słońce przygrzywo, wietrzyk powiewa, a my zaczynamy kolejny kolorski trip z cyklu Rower Pomaga. O, to jest ten stary kamień graniczny na rogu granicy niemiecko-austriacki, prusko-austriacki, jak to woli, na granicy Pawłowic i Strumienia. Na granicy Strumienia i Pawłowic pomnik. No i cóż powiedzieć, nasi tu byli. Czałowice Dzielice. Kiedyś, że zawsze mówił, że gmina Pawłowice to jest gmina przyjazna rowerzystom. I to jest faktem. I jademy. Oj, wertepy. Chyba, powiem ci tak, chyba tajemnica zaginionego roweru się wyjaśniła. Problemy zawsze się same rozwiązują, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. A to już nie jest łatwe. Dawno tu nie jechałem, dawno. Starą groblą prusko-austriacką. Dawna granica państwa. A teraz wszystko pod polskim panowaniem. Pod panowaniem wszechwładnego króla Jarosława I. You're beautiful, Dariusz. Zaś kamień. To też jest historyczna granica Śląska Cieszyńskiego ze Śląskiem Górnym. A Cieszyński należał do Austrii, a Górny do Prus. Co tam jest? O! To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Nie może być, cuk tam jedzie. Tak, bo tu jest linia kolejna. No, cuk nad Wisłą, żebyś wiedział, bo on przez Wisłę przejedzie. No, ma cuk, to cuk nad Wisłą. Cuk sunie po glajza z gibkim szwungiem. Ja sobie se pejsa. Zrobiłem. Zaraz sobie jak się dowiedziałem o tym. Ja ci wysyłałem wiadomość. No, super. Z egipskim szwungiem cuk sunie po glajzach. Czyli z dużą prędkością pociąg jedzie po szynach. Ale ja ci powiem, że jeden koleś z Warszawy tam do mnie pisze i on nie wie, o co chodzi. No nie dziwię się mu. Że gotka je na Facebooku. Dobrze zrobili. Świetna robota. A, to specjalnie dla nas taki mostek. Ło. I staw graniczny i tutaj kończymy naszą transmisję. Zakończymy transmisję. Pawłowice! Droga w budowie! Asfalt kładziony na dniach. Mm.
dla... Ale chyba zaraz będzie koniec przyjemność. Myślę, że byśmy już tak mógł... Jeszcze nie, bo jeszcze my jesteśmy do Gołowej. Ale łuk już będzie. No, to teraz możemy ocenić, jak wygląda technologia budowy dróg w Polsce. Ale stara droga zamknięta. Rozwalona całkiem. O, dobrze wiedzieć. Najpierw błoto. Potem kamienie, potem znowu błoto. Chyba mechanik nim utarł. Ale coś się dzieje w tym kraju. To jak mój pewien ciąg. No, mam zamiar do niego jechać. On jest niedaleko, bo to Grzechynia, ksiądz Piotr Natanek. Jeśli, wiem, na, co się dzieje. Jeśli na, twoje, na głowie twojego dziecka jawi się żel i okrzy, to wiesz, że coś się dzieje. Coś się tam burzy. Pojedziemy do pustelni Niepokalanów w Grzechyni. I odwiedzimy księdza Piotra na samki. Jak nas tam wpuszczą. 12 godzin prawie. Nie udało się nam rozwikłać tajemniczych chrząstowic, które tutaj są według map Google. To jest Hołda Boryńsko. Nie udało się nam z Wojkiem tego rozwikłać. A my są de facto w Gogołowej. A tam widać kościół szeroki. No była już. Teraz sobie tu tą drogę zjedziemy. Tu jest sklep. O kurde, nie rozpędziłeś się. No nic, podejdziemy. Jak to starymi czasami było, za bajtla się tu chodziło, z autobusu. To już jest hołda po facie. Hołda chyba kopalni Zofiówka. Nie wiem dokładnie. A my są w Gogołowej. Tak zwany Berlin. O, przypomniało mi się, tutaj to nazywają Berlin. Więc do Berlina jest bardzo daleko stąd. Tam już widać Połomie. Kościół Połomi.
to już my są nad rzeką Szotkówką na granicy Gogołowej i Świerklun. Słuchajcie, to jest jedna z pierwszych wypraw, w której nie towarzyszy nam wujek i raczej trudno, żeby już kiedykolwiek towarzyszył. A to już są Świerklany. Z Gogołowej jademy na Żory tą drogą. Okej, tamte trzy kopki to jest Dębieńsko. A tutaj w Żorach jakiś koncert. Przystanek Żory, pełno takich ludzi, którzy uwielbiają przystanek Woodstock. A tam widać elektrownię Rybnik z Żor. A to już Żory i rynek tego miasta. Było się tu z unklem na kole. O, i kościół zielonoświątkowy, no proszę. No i jadę dalej. Wow! No, przedebil to słowo! Gościu będzie na YouTubie! A to już są wyry i wyremontowano linię kolejową. Proszę, proszę, jednak coś się dzieje na tej kolei. I dobrze. Słuchajcie, roztomili jeżdżę gdzieś koło Mikołowa. Michał już pojechał do chałupy. I widać elektrownię Jaworzną i maszt Mysłowice Kosztowy, radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Mysłowice Kosztowy. To cienkie, wysokie takie, po prawej stronie. A tam widać Babiogóra. Piękny teren tu jest, droga trochę ruchliwo. Tam widać Fiata w Tychach.
i kopalnie na Woli w Brzeszczach. Gruby. I tak oto jeżdżę już w Mikołowie. Wyjeżdżamy już z Mikołowa w kierunku prawdopodobnie Tychów. Słuchajcie, na rynku jakiś facet mi robił zdjęcia. No i będę musiał w internecie znaleźć te zdjęcia. Słuchajcie, roztomili, to było nieplanowane. Właśnie wjeżdżam do stolicy Górnego Śląska. Już my są w Czechowicach, Dziedzicach. I jadę mi ku chałupie. Bez mała, że jechał tą linią kolejową, tutaj tym cuk jechał po Glajzach. A to jest wiadukt, który kiedyś często bywał.